Witam wszystkich na moim kanale, mam na imię Kasia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na film z Biedronki. Jest on ciekawy pod tym względem, że niektóre oferty, które pokazuję, pokażą się już w poniedziałek. A mianowicie właśnie te roślinki w tych przecudnych donicach z tymi okularami, które ostatnio widziałam właśnie w Pepco po 20 zł. A tutaj macie 20 zł razem z rośliną, więc na pewno się opłaca. I to jak? 20 zł razem z rośliną doniczka? No gdzie takie cuda dostaniecie, jak nie w Biedronce? Ponadto zobaczyłam fajne krzaczki, tak na przykład jak forsycja, która wiosną kwitnie zawsze na żółto. I tutaj jest żylistek, o ile dobrze pamiętam, chyba tak. I jeszcze innych parę roślinek, ale też widziałam kwiaty, które można posadzić na balkon, już z pączkami. Teraz nie pamiętam, po jakiej to one były cenie, bo wszystko było przygotowane właśnie już na poniedziałek. Wpadłam do Biedronki jak po cukier, do sąsiadki. No, to już był kompletnie wieczór, wiecie, jak to się chodzi do sąsiadki, po cukier pożycza, wtedy, kiedy już sklepy są zamknięte. No, a tutaj jeszcze trafiło mi się, że sklep był jeszcze otwarty i można było coś kupić, więc dostawy birkinka, roślinek tych cudownych doniczkach z okularami i jeszcze inne roślinki, które pokażę Wam później, bo teraz właśnie mieszam w birkinkach. Zobaczcie, jaką mają przecudną wariegację. W ogóle sadzonki są bardzo pełne. Nie jest to pojedyncza sadzoneczka, tylko w doniczce znajdują się takie trzy, więc można je sobie rozsadzić, podzielić się na przykład z najlepszą przyjaciółką, albo jak już sobie wolicie, możecie trzymać taką roślinkę już zagęszczoną, albo po prostu sobie rozsadzić i samemu postawić trzy sztuki na parapecie, jak wolicie zresztą. W Biedronce znajdziecie bardzo dużo roślin, które są właśnie w takich kartonikach, w niskich cenach. Są to rośliny już, które mają liście, albo które właśnie wypuszczają jakieś pączki. Są to również krzewy, również trawy. A tutaj znalazłam, o ile dobrze pamiętam, to była chyba kamelia albo piwonia. Nie jestem pewna, ale chyba kamelia. Dobrze jednak pamiętałam, bo tych roślinek tutaj było mnóstwo. Jeszcze tam z tyłu stały azalie w różnych kolorach. Te roślinki były małe, ale w przystępnej cenie i zobaczcie, miały fajne zielone liście. Są to naprawdę teraz świeże roślinki przyniesione z magazynu. No to jakby to powiedzieć, w poniedziałek będą jak świeżynki i będą pewnie szły jak bułeczki ze sklepów, z piekarni. Sami zresztą zobaczycie, jak to będzie, jak wejdziecie do Biedronki i sprawdzicie, co mają jeszcze na półkach. Teraz roślina, na którą czekaliście, o której nie powiedziałam Wam wcześniej, a to była niespodzianka. Właśnie pojawiły się nowe, przepiękne sadzonki hortensji o różnych kwiatach. Czerwone, białe, fioletowe, lekko zielonkawe, białe, jakie tylko chcecie. Więc lećcie, sprawdźcie ofertę, a ja się już z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Oczywiście zasubskrybować mój kanał, no i będziemy się widzieć w następnym odcinku, moi kochani. Nie zapomnijcie, roślinki w doniczkach za 20 zł.
a hortensja 29,99. Cześć!